Motywacji w podążaniu do Boga, ale także wyciszenia szuka w warsztatach pisania ikon kilkanaście osób z terenu województw świętokrzyskiego, podkarpackiego, lubelskiego. Pisanie ikon zorganizowane jest przez parafię prawosławną w Sandomierzu już po raz szósty i trwa 7 dni. W warsztatach mogą brać udział osoby bez względu na wyznanie. My nie bronimy, a nawet zapraszamy. A nawet zapraszamy osoby, które wyznania rzymskokatolickiego. Z zaproszenia do udziału w pisaniu ikon przez 6 lat korzysta Justyna Rębisz. Jestem tutaj tak naprawdę od pierwszego razu, czyli to już są już szóste warsztaty. Co mnie skłoniło? Przede wszystkim rozwój duchowy. Gdzieś w pewnym momencie poczułam, że jest to moje powołanie, pisanie ikon i dlatego chcę ciągle rozwijać się w tym kierunku. Są to pewnego typu rekolekcje też dla mnie. Po raz pierwszy w warsztatach bierze udział Jakub Bogdanowicz. Uczestnik warsztatów, pochodzi z okolic Biłgoraja, jest stolarzem. Ma za sobą pierwsze kroki w pisaniu, ale chce się doskonalić pod kierunkiem doświadczonego ikonografa. Dla niego warsztaty są rekolekcjami i czasem modlitwy. Pisanie ikon to jest przede wszystkim modlitwa. Ikona to jest modlitwa zapisana pędzlem. Tak jak Pismo Święte, tylko w kolorach. Pisanie ikon nie jest łatwe. Podczas tworzenia ikonograf musi zachować wymagany kanon. Są pewne reguły, których się musimy trzymać, ale niektóre rzeczy też możemy zrobić, że tak powiem, po swojemu. Są na przykład charakterystyczny wyraz twarzy, którego się trzeba trzymać. Wyraz nosa, ust, oczywiście kolory też mają znaczenie w ikonografii. Na przykład niebieski jest kolorem Matki Bożej, najczęściej pokazujemy ją w tym kolorze. Kolor złoty tła jest kolorem niebiańskim. Grupa 15 osób pisała ikony pod okiem fachowca z Supraśla, który podkreślił, że ikona to nie jest dzieło sztuki. Nigdy nie da się jej rozpatrywać jako element sztuki, tylko wspaniałe i radosne spotkanie z Panem Bogiem. Czyli w pierwszej kolejności wiara, miłość do Niego, wierność Jego tradycji, Jego przykazaniom, a jeżeli ktoś już bardzo chce, no to gdzieś tam na dalekim końcu ten element artystyczny może też być dodany. W tradycji chrześcijańskiej nigdy ikona nie jest rozpatrywana jako dzieło sztuki, ale zawsze jako dzieło duchowe. W procesie pisania świętych obrazów wykorzystywane są tylko surowce naturalne. W ikonografii mamy wszystko to, co Bóg dał nam w przyrodzie, czyli drewno prawdziwe, naturalne. To, czym później przygotowujemy deskę, to też elementy przyrody, czy kreda, czy właśnie klej króliczy, kostny, rybi. Farby to też elementy naturalne. Kamienie szlachetne, minerały, farby organiczne, czy też po prostu ziemiste. Nawet pędzle, których używamy, nie ma syntetyków. Są naturalne, z wiewiórki, z cebola. Obrazy malowano w Sandomierzu na deskach lipowych, przygotowanych w Supraślu. W naszej szerokości geograficznej tylko i wyłącznie lipa jest takim najlepszym. Oczywiście no, są czasami zamienniki, jeżeli gdzieś nie ma lipy, to może być też inne drewno liściaste, nigdy iglaste, bo chodzi o smołę, która z niego występuje. Uczestnicy warsztatów wykonane własnoręcznie ikony po poświęceniu zabierają do domów lub obdarowują kościoły, inne osoby. No, jestem na takim etapie, gdzie obdarowuję inne osoby ikonami swoimi, uozdabiając ich dom, duszę przede wszystkim, ich serce. Teraz moja ikona będzie w kaplicy u Palotynów w Sandomierzu. Jeśli nie mamy kogoś, kto nam tak jak Justyna Rębisz podaruje ikonę, to możemy ją nabyć. Ikona w naszej tradycji polskiej jest zawsze tak jakby robiona, żeby stać było na nią każdego wiernego. Czyli w zasadzie pisaną ikonę możemy już nabyć od kilkuset złotych, no a te, które trafiają do naszych cerkwi i kościołów, to czasami też ikony rzędu kilku tysięcy, bo to są już duże prace z dużą ilością złocenia. Zawsze jest ta zasada pracowni ikonograficznej, że ikona ma być finansowo dostępna, żeby wierny miał możliwość wybrania sobie tej wersji, na którą go po prostu stać. Jerzy Strzyż, STV Info.